Wielu ludzi na pogrzebie bliskiej osoby pragnie po raz ostatni pożegnać się ze zmarłym, przystanąć przed otwartą trumną i przez chwilę powspominać. Rodzina pragnie zapamiętać zmarłego takim, jakim był za życia. Osobą, dzięki której jest to możliwe, jest balsamista. I od razu pytanie do Państwa, czy chciałabyś, czy chciałbyś, aby Twoje zwłoki zabalsamowano? SMS o treści tak lub nie prosimy wysyłać na numer 7120. Chciałbyś, Rafale, żeby Twoje zwłoki po Twojej śmierci zostały zabalsamowane? Wiesz, że okazało się, wydobyłeś ze mnie to, że tu się mój konserwatyzm okazuje bardzo postępowy i ekologiczny, bo jednak wydaje mi się, że nie. Coś się przyrodzi ode mnie należy i w stanie naturalnym. Ale to oczywiście jest moje zupełnie osobiste podejście, które gdyby więcej ludzi podzielało, to pan by nie miał co robić. Jak za kremacją bym się opowiadał w swoim przypadku i tego sobie życzę. W Polsce balsamacji poddaje się tylko około 10 zmarłych. Dla wielu to jest temat tabu, dla innych proces zbyt drogi, dla pozostałych być może nieetyczny. Panie Adamie, na czym polega balsamacja? To jest właściwe określenie, prawda? Właściwa nazwa. Tak, jest to proces balsamacji, zabieg. 10%. Tak zwany. Zabieg balsamacji. Polega on na dezynfekcji, całkowitej dezynfekcji osoby zmarłej. Do tego właśnie, żeby się bezpiecznie pożegnać przede wszystkim. Rodzina, żeby miała to bezpieczeństwo do pożegnania się. Wiadomo, że nie można rodzinie odmówić tego, żeby swojego bliskiego dotknęła, czy też pocałowała ostatni raz. Ale też trzeba pamiętać o tym, żeby to było robione z bezpieczeństwem. Bo ciało osoby zmarłej jest taka bomba biologiczna, która ma mnóstwo bakterii w sobie, a my balsamiści jesteśmy od tego, żeby to ciało zabezpieczyć. Mi się wydaje, że w większości ludzi kojarzy się to, o czym pan mówił, nie tyle z bezpieczeństwem, co właśnie z upiększeniem, tak? Żeby zmarły wyglądał jak żywy. No przepraszam, jeśli to brzmi jakoś paradoksalnie, ale chyba taki jest sposób myślenia. No właśnie i tu jest, że tak powiem, najważniejszym aspektem w tym całym zabiegu, w tej balsamacji jest ta dezynfekcja, czyli to bezpieczeństwo. Konserwacja, czyli żeby ciało, że tak powiem, było długi czas można było wyeksponować, ewentualnie czy też przetrzymać do dalszego terminu pogrzebu, ale też i aspekt kosmetyczny, który jest na samym końcu. A czy pan się spotyka z takimi opiniami, że balsamowanie zwłok, balsamacja, to jest coś nieetycznego? Nie, dlatego że księża są balsamowani, dlatego że różni ludzie ze społeczeństwa są balsamowani. No, nieetyczne byłoby, myślę, raczej pozostawić osobę zmarłą tak bez żadnego przygotowania, czyli nieogoloną, w takim stanie nieprzyjemnym, tak? W ogóle bez żadnej toalety. Więc tutaj uważam, to jest bezwzględnie, że tak powiem, potrzebne i etyczne. Cały arsenał zresztą różnych rzeczy jest do tego potrzebny. Czy to są bardziej, no, lekarstwo może źle brzmi, ale czy są preparaty chemiczne, czy to są kosmetyki właściwie, to co tu obserwujemy? Tak, tutaj to, co mamy w walizce, chociażby tutaj ta walizka taka profesjonalna do kosmetyki pośmiertnej. A które z tych rzeczy wykorzystuje się do samej balsamacji? Do samej balsamacji wykorzystujemy chociażby ten płyn, czy te dwa, które tutaj stoją w tych mniejszych buteleczkach. To są takie produkty, które, że tak powiem, dają tą zażyciowość później, tą dezynfekcję, ten wygląd kosmetyczny. Znaczy do czego się ich używa? Na przykład ten płyn, który tutaj mamy, on, że tak powiem, uelastycznia powłokę skóry, żeby zmarły wyglądał, no, naturalnie, tak? Nadaje kolorystykę naturalnie. Podawane, wprowadzane są dożylnie te płyny? Tak, podawane są do układu tętniczego poprzez narzędzia, tam właśnie mamy takie narzędzia, które są kaniule specjalne i ten płyn jest podawany, on nadaje tą kolorystykę, tą dezynfekcję. Panie Adamie, ile lat pan pracuje w tym zawodzie? 16 lat już. To chciałbym spytać, jak pan tak długo już w tym jest, czy podejście Polaków, czy obyczaje Polaków się w tej kwestii jakoś zmieniają? Czy na przykład 16 lat temu inaczej na pana patrzono, albo było mniej popularne korzystanie z takich usług niż dzisiaj? No zupełnie inaczej, tak. Właśnie to jest to, że ludzie przeważnie myślą, że mogą tylko taki zabieg balsamacji zażyć sobie bogaci, że
no do czego to jest potrzebne? Przecież i tak ktoś by chciał kremację, czy też no, standardowy pogrzeb. Mm-hmm. Nikt nie zwraca uwagi na tą właśnie ten ważny aspekt tej dezynfekcji, czy tego kontaktu, bo w tej chwili jest tak, że wszystkie pogrzeby, które są, czy też pożegnania, no są przy otwartej trumnie. Czyli to jest trochę nawet bardziej zadbanie o rodzinę, o otoczenie. Tu się przede wszystkim dba o rodzinę. Tu się przede wszystkim, bo to zmarłemu nie jest potrzebne. Ciekawe, bo my raczej jesteśmy tak zawsze gdzieś tam w większości potomkami chłopów, a w takiej tradycyjnej kulturze chłopskiej to było oczywiste, że zmarłego się żegnało, że on był no może nie wystawiany na widok publiczny, ale gdzieś tam u siebie w domu, cała wieś musiała przyjść, trumna zawsze była do ostatniej chwili otwarta. A potem ja miałem wrażenie, że my trochę pod wpływem jakoś kultury zachodniej się przestraszyliśmy bardzo. Śmierci, zwłok, że to gdzieś tam uciec, spalić, rozsypać gdzieś nad oceanem, w ogóle nie pamiętać. Ale nadal chyba w 90% przypadków ta trumna jest otwierana. No właśnie, a z tego, co pan mówi, wynika, dokładnie, że jednak tkwimy w tym przyzwyczajeniu starym polskim. To jest tak, że tak, dokładnie, bo dlatego, że w tej chwili nawet już same domy pogrzebowe, czy ta branża też się mocno rozwija, to bezwzględnie jest kaplica, czy chociażby gdzieś przy kościołach. I każdy chce, o tym może nie słychać, ale każdy chce się pożegnać. Ten ostatni moment jeszcze. Panie Adamie, znaczy, że będzie tak jak na przykład w latynoskich kulturach będziemy mieli niedługo trumny z szybą, bo tam wiem, że tak się robi, że już właśnie do ostatniej chwili zmarły jest, aż do zasypania na widoku. Tak, no jeżeli będziemy wykonać zabieg balsamacji, to nie będzie potrzebna szyba, bo wtedy mam bezpieczny kontakt. Panie Adamie, jesteśmy już stricte przy pana pracy. Jesteśmy w prosektorium i czy te zwłoki, które tam są, człowieka, który czeka na pana pomoc, to dla pana to jest nadal człowiek, czy to jest, no, czy to są tylko zwłoki, czy to jest ciało bez życia już? Jak pan traktuje, zastanawiam się, jak pan podchodzi do swojej pracy? Jest to materia fizyczna, ciało, odwłok człowieka. Natomiast no, podchodzę bezwzględnie z szacunkiem i z poszanowaniem dla tej osoby zmarłej, dla tego ciała, dlatego że rodzina, dla rodziny jest to dalej członek rodziny, ktoś bliski, mm-hmm, którego bardzo kochali i dla którego chcą, że tak powiem, zrobić wszystko w tej ostatniej drodze. Natomiast ja podchodzę do tego ze strony naukowej troszeczkę inaczej, więc dla mnie to jest, tak jak mówię, no, materia fizyczna, którą ja muszę uporządkować. Trudno sobie wyobrazić, że młody człowiek może mieć marzenie, by zostać balsamistą, człowiekiem, który pomaga rodzinom, jak słyszymy, i otoczeniu zmarłego. No, ja chciałem być strażakiem. Kim chciałeś być, jak byłeś dzieckiem? Wszystkim. Po kolei. Chciał być wszystkim po kolei. Ale głównie a pan, jak pan trafił do tego zawodu? To w ogóle był w ogóle przypadek, można by tak powiedzieć. Aczkolwiek później z biegiem czasu powiedziałem, że znaczy, wiedziałem, że to jest przeznaczenie, żeby przy tym pracować. Natomiast no, miałem ratować życie ludziom. Ratownikiem medycznym skończyłem specjalne szkolenia. Nas niestety nie udało się dostać. Poszedłem do zakładu pogrzebowego, po prostu do asysty do pogrzebu. Byłem przy ubieraniach osób zmarłych, sam też zacząłem to robić. I mnie ciągle, że tak powiem, brakowało czegoś. Ciągle mi brakowało tego ostatecznego wyglądu, tego czegoś takiego dla rodzin, żeby rodzina mogła tak powiem, spokojnie się pożegnać, żeby mogła zobaczyć tego zmarłego, jak sobie śpi. Niekiedy były sytuacje takie, że wręcz nie chcieli, żeby otwierać trumny, bo w tak tragicznym stanie było ciało, gdzie ja wiedziałem, że można coś zrobić z tym. Natomiast to nie było na tyle jeszcze tak popularne, nie było wiadomo, jak podejść do... Jak powiedzieć to ludziom w takim momencie, w takiej tragedii, że możemy zrobić coś, żeby to inaczej wyglądało. No właśnie, 15 lat temu troszeczkę inaczej społeczeństwo myślało. Raczej się starało tak, żeby no, osobę zmarłą nie dotykać, już nic nie robić. Nie ma ale potrzeby. Pan, panie Adamie, doszedł do no, absolutnego mistrzostwa w swoim fachu. Jak ktoś coś robi dobrze, no to musi to, nie powiem, że kochać, ale lubić co najmniej. Nie wiem, czy tego słowa... Lubić można właśnie użyć w tym przypadku. Mam satysfakcję z wykonywanej pracy. Z tego, jak rodziny osób zmarłych, jak reagują później przy pogrzebie, przy tym pożegnaniu. Nie ma tego płaczu, nie ma takiego lęku przed tym zmarłym. Bo ten lęk jest zatarty właśnie poprzez to przygotowanie, poprzez tą balsamację, poprzez to danie tym osobom zmarłym takiego zażyciowego wyglądu. Tak jakby ta osoba zmarła spała. Mhm. Oni zupełnie inaczej podchodzą. Ja też swojego czasu robiłem takie obserwacje, czyli ciała, które rodzina nie chciała, żeby cokolwiek robić. Przychodzili pożegnać się, kazali zamknąć trumnę.
reszta osób wchodziła, tak powiem, gości pogrzebowych przy zamkniętej trumnie, a przy ciałach, które były właśnie zabalsamowane, czy też przygotowane prawidłowo, zupełnie inne podejście. Czyli rozumiem, że rodzina, to jak ona odbiera tę sytuację, to jest główna satysfakcja i główny cel pańskiego działania. Dokładnie. No to, że jest, że tak powiem, to dzieło moje, które zostaje w takim stanie, a oddaje... Ja się zastanawiałem, jak ktoś taki jest odbierany przez ludzi. No jednak w naszej kulturze to tabu, że ktoś się ze zwłokami styka, jest strasznie silne. Kiedyś to ktoś taki jak pan, no, byłby omijany z daleka. W jaki sposób na pana życie pozazawodowe? Nie, no w tej chwili, że tak powiem, zupełnie jest inaczej. Ja staram się opowiadać o tym, mówić dlaczego, po co, nie kryć się z tym, no bo nie ma sensu, ja się tego nie wstydzę, tej pracy, wręcz przeciwnie. Jestem dumny, że wykonuję tą pracę, a nie inną. Uświadamiam ludzi, dlaczego to, do czego to jest potrzebne, dlaczego trzeba to wszystko robić przy tych zmarłych, jak to jest im potrzebne, tym żyjącym. I w momencie, kiedy gdzieś tam ktoś sobie szydzi z tego, co ja robię, i w momencie, kiedy tą osobę dotyka ta tragedia, to on przychodzi do mnie i mówi, kurczę, stary, wiesz co, sorry, naprawdę, ale to jest konkretna robota. I pan ma do czynienia z bardzo różnymi przypadkami, o ile ja jestem w stanie sobie wyobrazić tę pracę ze zwłokami osób dorosłych, o tyle no, czymś przejmującym jest dla mnie widok zwłok dziecka. Pan sobie z tym radzi? Tak, na początku było to tak różnie. Miałem, że tak powiem, córkę też, jak już zacząłem pracować, córka miała 3 lata, więc już typowo właśnie przy dzieciach, przy sekcjach zwłok, więc też to było takie, pierwsze podejście było takie dziwne, tak? Bo zaraz takie wyobrażenie, kurczę, a gdyby ja bym na tym miejscu tej rodziny. Natomiast później jest to już obycie z tą materią, z osobami osób zmarłych, z dziećmi, tak? Natomiast no zawsze to jest jakiś taki element, który gdzieś tam budzi takie delikatne wzruszenie, natomiast nie wolno się, tak powiem, tutaj przyłamać. Mhm. Idziemy do przodu, robimy to dla tych rodziców. Oczywiście. A zdarzało się panu tylko dostać takie zamówienie, które mówił pan, że odmówi, że ludzie mają jakieś dziwaczne życzenia? Nie. Nie ma takiej sytuacji, której się nie da, że tak powiem, wykonać. Oczywiście może być w pewnych momentach trzeba poinformować rodzinę, że na przykład nie będzie mogła zidentyfikować, zobaczyć twarzy, bo jest w takim stanie, że no niestety, ale nawet w najgorszym stanie, jeżeli są zwłoki, to jest w stanie je tak przygotować, żeby rodzina mogła podejść choćby do zmarłego, dotknąć go. Ten ostatni dotyk to jest niesamowicie ważne. A czy pan już zdecydował, panie Adamie, jak chciałby pan, czy co chciałby pan, by stało się z pana ciałem po pana śmierci? Tak, ja też... Z tą wiedzą, którą pan ma, z tym doświadczeniem. Tak, rozmawiam o tym też, że tak powiem, normalnie, bo nie znam dnia ani godziny, tak naprawdę. Więc no balsamacja przede wszystkim, więc to, że tak powiem, najistotniejszy element. No i kremacja. Mhm. I kremacja, także to jest tak, ta kremacja w tej chwili już jest coraz bardziej powszechna i myślę, że... Zobaczmy na wyniki sądy. Pytaliśmy państwa, czy chcielibyście, by wasze zwłoki zabalsamowano po waszej śmierci. Odpowiedzi na tak zaledwie, a może aż 16% z państwa tak właśnie odpowiedziało, nie 84%. Czyli jest jeszcze sporo, jeśli chodzi o zmianę tego nastawienia Polaków. To jest ta nieświadomość właśnie. My podpowiadamy, sugerujemy, pokazujemy różne możliwości. Bardzo dziękuję za to spotkanie swoją drogą. Świetna książka, Bez strachu, jak umiera człowiek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co jutro?